Wraz z nami trener PGA FKS Stal Mielec, pan Kamil Kiereś. Panie trenerze, za nami pierwszy mecz kontrolny przed startem PKO BP Ekstraklasy. Jak pan podsumuje dzisiejsze spotkanie? No na pewno kończymy drugi etap, drugi tydzień przygotowań tego pierwszego etapu, polskiego etapu. Wiadomo, że dzisiaj pierwszy sparring, pierwsze takie wejście na boisko. No dwie różne połowy, dwa różne składy, też w dużym stopniu też sprawdzaliśmy dzisiaj też no, układ młodzieżowca też, bo wiemy o tym, że ten limit jest mocno nadszarpnięty, także takich wiele kwestii właśnie pod kątem właśnie młodzieży, ale też no, zestawienia tego powiedzmy trzonu zespołu, ale też powiedzmy tego, co ma być powiedzmy kontekstem rywalizacji, i tak to dzisiaj wyglądało. Wspomniał trener o młodzieżowcach, to zapytam właśnie o tych naszych nowych młodzieżowców, jak spisali się w dzisiejszym meczu? Ja bym teraz nie chciał laurek wystawiać, przede wszystkim trzeba ich wkomponować, wdrożyć na pewno te kwestie, które teraz są za nami, treningi motoryczne, siłowe, biegowe, no na pewno tutaj nie służyły temu, żeby wdrażać ich do taktyki. Na pewno tutaj dzisiaj musieli wkomponować się w taki układ, jaki był, a taktyka na pewno będzie na obozie w Hiszpanii, ale też w jakimś stopniu kilka dobrych momentów można było u nich zobaczyć. Oczywiście nie można tutaj jakiś tak teraz, powiedzmy tutaj jakiś laurek wystawiać. To jeszcze na koniec pytanie o Mateusza Kochalskiego, bo dzisiaj nie widzieliśmy go na murawie, ale z nim jest wszystko w porządku. No tak, taka była decyzja, że też podzieliliśmy te kwestie sparingowe. Tutaj jeden sparing jest w Polsce, trzy w Hiszpanii. Też zwracamy uwagę na to, że jest Mateusz Kochalski, ale też jest Konrad Jałocha, jest też Dudek, który moim zdaniem dzisiaj jako ten trzeci bramkarz i też w kontekście młodzieżowca no też pokazał dzisiaj kilka dobrych interwencji. Także no, tych sparingów nie jest dużo i też taki był podział, że właśnie dzisiaj też Dudek dostaje szansę. Kochalski na pewno pojawi się już w Hiszpanii na tych sparingach. Dzisiaj miał trening z trenerem bramkarzy, także wszystko jest w porządku. Myślę, że też istotne było to, żeby tutaj też nie odnieść jakiejś kontuzji, żeby drużyna też w całości pojechała do Hiszpanii. Dziękuję bardzo.